Stojąc przed tą wielką odpowiedzialnością, jaka spoczywa na mnie, świadomy powołania, chcę dzisiaj znów zaapelować, abyśmy nieco głębiej spojrzeli w tekst Pisma Świętego, nie zadowalali się tylko powierzchownym jego studiowaniem. Mówimy o zbawieniu, mówimy o potrzebie zbawienia. Częstokroć stawiamy sobie to pytanie, co to jest zbawienie. Koncentrujemy się przede wszystkim w zbawieniu na krzyżu Golgoty, na tym, czego dokonał Pan Jezus, na przebaczeniu grzechów. Bo rzeczywiście zbawienie jest przebaczeniem grzechów. Ale moi drodzy, nie byłbym sobą, gdybym nie nawiązał i nie powiedział o tym, że chrześcijanin to człowiek, który ma wzrastać, ma dorastać do pełni wymiarów Chrystusowych. Chrześcijanin to człowiek, który nie może karmić się tylko mleczkiem. Chrześcijanin to człowiek, który w nauce o zbawieniu również dotyka rzeczy trudnych. Rzeczy trudnych. I jedno z takich apelujących zdań, które często przypominam, w liście do Hebrajczyków zapisane są w 5 rozdziale, i werset 13 i 14. List do Hebrajczyków, rozdział 5, werset 13 i 14. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. My do tego wersetu wrócimy jeszcze. Ale zwracam uwagę na fakt, że każde niemowlę nie pojmuje nauki o sprawiedliwości. Cóż w niej jest takiego trudnego do pojęcia? Otóż dzisiaj chcę dotknąć pewnego dość trudnego zagadnienia w nauce o zbawieniu. Bo mówiąc o zbawieniu, zawsze podkreślamy, że zbawienie jest darem, że zbawienie mamy w prezencie, że wystarczy do Pana Jezusa przyjść i On nam da. I On nam da. Ale dzisiaj chciałbym przeanalizować te wersety z Pisma Świętego, które mówią, że my mamy u Pana Jezusa sobie coś kupić. Tak. I wy znacie te wersety, ale my je, większość z nich przeczytamy. A więc począwszy od kwestii stanu Laodycejczyka, od tej diagnozy, którą słyszeliśmy we wstępie naszego kazania, zaczerpniętą z 3 rozdziału, werset 17. I tam te słowa są przejmujące, bo tam wierny świadek i prawdziwy mówi, diagnozuje stan pewnych ludzi, mówiąc, że tacy ludzie uważają siebie za bogatych, którzy niczego nie potrzebują i nie wiedzą, że są nędzarzami, pożałowania godnymi, biedakami, nagimi i ślepymi. Oto prawdziwy Laodycejczyk. Wiecie, istnieją dwa różne stany prawdziwego Laodycejczyka. Prawdziwy Laodycejczyk to taki, który nie zna swojego faktycznego stanu. To ten, o którym tutaj jest napisane. On nie wie o tym.
Przyjdziesz i powiesz mu, że on jest biedny, on powie, o czym Pan mówi. Nie, ja jestem wystarczająco. Mnie wystarcza to, co ja wiem, to, co ja mam. Mnie to jest zupełnie wystarczające. To jest człowiek, który uważa się za wystarczająco dobrego. Mam nadzieję, że wy, kochani, nie uważacie się za wystarczająco dobrych. Ale uwaga, grozi nam drugi stan Laodycejczyka. Drugi stan Laodycejczyka to człowiek, do którego dotarła informacja, że jest biedny, mizerny, nagi, ślepy i nic z tym nie robi. On wie o tym, że taki jest i mijają lata, a on cały czas jest biedny, ślepy, mizerny, nagi i nic z tym nie robi. To jest bardzo niebezpieczny stan. Nie wiem, który jest gorszy, czy ten pierwszy przypadek, kiedy człowiek nie dopuszcza do swojej świadomości swojego stanu, czy ten drugi przypadek, kiedy dopuszcza ten świadomość swojego nędznego stanu i mijają lata i on w dalszym ciągu jest taki sam. To znaczy, że nie zrozumiał, moi drodzy, tej rady, która za tym występuje, bo zaraz w następnym wersecie 18 wierny świadek, czyli Jezus Chrystus, udziela rady Laodycejczykowi. A jakąż to radę udziela? Radzę ci, sprawdzajcie w swoich Bibliach, bo ja czytam z mojej Biblii i to jest napisane tak. Radzę ci, abyś przyszedł do mnie, a ja ci dam złota w ogniu wypróbowanego. Radzę ci, abyś przyszedł do mnie i przyodział szaty białe, które ja ci dam i abyś maść otrzymał ode mnie, bo ja ci to dam. Nie? Tak jest w waszych Bibliach? A nie tak. To ja widocznie trochę z innej Biblii czytałem. Ale moi drodzy, rzecz niezmiernie istotna. My to czytaliśmy już setki razy. Może nawet niektórzy na pamięć znają. Ale czy skorzystałeś z tej rady? Czy wiesz, co to znaczy kupić? Biblia Warszawska używa słowa nabyć. Ale dosłownie to jest kupić. Bo wiecie, ludzie różnie nabywają. Złodzieje jak kradną, to też nabywają. Prawda? Nie, ale tu nie chodzi o jakikolwiek sposób nabycia. To słowo greckie, nie, dosłownie tłumaczone na język polski, radzę ci, abyś kupił u mnie. Abyś kupił u mnie. Złota w ogniu wyprowanego, abyś się wzbogacił. I abyś kupił tą białą szatę i tą maść na oczy. Co to znaczy? Dlaczego? Dlaczego mamy kupić? Skoro to jest za darmo. Skoro zbawienie jest darem. Przychodzimy do Pana Jezusa i mówimy, Panie Jezu, oddaję Ci moje serce. Wejdź do mojego serca i niektórzy mówią, już Chrystus wchodzi do serca, jesteś zbawiony, ty i twój dom. No tak jest to napisane o pewnym zdarzeniu, ale to jest w olbrzymim skrócie. Radzę ci, abyś kupił u mnie. W 13 rozdziale Ewangelii Mateusza jest zestawionych 7 przypowieści. Trudno nam dzisiaj jednoznacznie stwierdzić, czy te 7 przypowieści Pan Jezus po kolei w jednym kazaniu zestawił, tak jak Mateusz je opisuje w tym fragmencie. Czy to Mateusz zestawił te 7 przypowieści? Nieistotne, czy to było w taki czy w inny sposób. My czytamy te 7 przypowieści tak zestawionych, jak znajdują się tutaj zapisane. Kiedyś być może będzie okazja, żeby temu zagadnieniu więcej czasu poświęcić i pokazać wam olbrzymią równoległość i zbieżność tych 7 przypowieści z 7 zborami z Księgi Apokalipsy.
Bowiem jako adwentyści wierzymy, że siedem kościołów w Apokalipsie to niezależnie od historyczności tych kościołów jest tam ukazana historia chrześcijaństwa od czasów apostolskich do powtórnego przyjścia Chrystusa. Te siedem przypowieści w podobny sposób prowadzą nas od czasów apostolskich aż do czasu sądu, do powrotu Pana Jezusa. Ale zwrócić chcę uwagę w tym dzisiejszym studium na dwie, piątą i szóstą przypowieść. Zapisane są w wersetach 44 do 46. Bardzo krótkie przypowieści, jednozdaniowe niemalże. 13 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety 44 do 46. Podobne jest królestwo niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, sprzedaje wszystko, co ma i kupuje tą rolę. Nie fałszuje dokumentów, nie prosi o prezent, nie prosi o spadek, ale kupuje. Następna przypowieść, 45 i 46. Dalej podobne jest królestwo niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Co to może znaczyć? Wiem, przez wiele lat, wyjaśniając te przypowieści, koncentrowałem się bardziej na symbolice, co to jest ten skarb, co to jest ta rola, w której ten skarb został ukryty. Koncentrowałem się częściej na tej perle, drogocennej perle. Ale czas przyszedł, aby zaakcentować sposób nabycia tej perły, sposób zdobycia tego skarbu. Bo każdy poszukiwacz Królestwa Niebios jest tutaj w tej przypowieści ukryty. A więc gdy znalazł ten skarb, wiedział, w której roli to się mieści, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, a i kupił tą rolę. Czy dokonałeś już takiej transakcji, bracie i siostro? Czy dokonałeś tej transakcji? Moi drodzy, spójrzmy na jeszcze jedną przypowieść Pana Jezusa zapisaną w 25 rozdziale. Przypowieść również często przywoływana, często w wielu kazaniach przypominana. Gdy powiem przypowieść o 10 pannach, to już wszyscy wiedzą, aha, też znamy ją niemalże na pamięć. Nie będziemy czytać całej przypowieści, ale chcemy tą końcówkę, bo ta końcówka jest najistotniejsza. Gdy od 6 wersetu, gdy o północy powstał krzyk, oto oblubieniec, wyjdźcie mu na spotkanie, wówczas ocknęły się wszystkie te panny, oporządziły lampy swoje, głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną, przerwijmy na moment. Przecież Pan Jezus kazał się dzielić, jesteś dobrą chrześcijanką, siostro, podziel się ze mną. Użycz mi trochę. Bracie, nie podzielisz się ze mną? Cóż dziwnego w tej prośbie? Mamy być życzliwi, mamy pomagać jedni drugim, ale te mądre panny odpowiedziały zaskakująco. Werset 9. O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. A to gdzie wasza wiara, drogie siostry? Gdzie wasza wiara? Widzicie, można z różnych stron podejść do tych słów, które tutaj zostały zapisane. Ale udzieliły im też bardzo istotnej, trudnej do zrozumienia rady. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Co prawda nie podały adresu, na której ulicy, pod którym numerem znajduje się punkt sprzedaży oleju do lamp duchowych, ale powiedziały, idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie.
Nie jest to zdumiewająca rzecz? Nie przeoczamy czasami, studiując pewne fragmenty Pisma Świętego, pewnych głębokich, zasadniczych myśli, nie ślizgamy się czasami tak tylko powierzchownie nad pewnymi sprawami. I czytamy dalej, 10 werset, a gdy one odeszły kupować, nadszedł odlubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. Pan Jezus w tej przypowieści pominął już szczegół, czy kupiły tego oleju, czy już było za późno nawet na kupno tego oleju i wróciły, mając nadzieję, że jakoś wejdą na tą ucztę biesiadną, weselną. Ale moi drodzy, nieważne w tym momencie, czy kupiły jeszcze tego oleju i z olejem wracały, wróciły za późno. Z czym się wam kojarzy? Jakie uczucie powstaje w sercu, słysząc słowo, bracie, za późno? Siostro, za późno. Jakie uczucie powstaje, słysząc dźwięk tych słów? Myślę, że żadne słowo nie jest w stanie tego opisać. To zależy jeszcze w czym, jakiego zagadnienia dotyczy, prawda? Bo jakichś prozaicznych rzeczy, które tam za późno przyszliśmy do sklepu i nie kupiliśmy już, możemy się bez tego obyć. Nie, świadomy jestem, że w zależności czego to dotyczy. Możemy sobie wyobrazić, bo niektórzy pacjenci przychodząc do lekarza, mówi lekarz, proszę pana, za późno pan przyszedł. Za późno pani się zgłosiła. Niestety, za późno. Dziś jest jeszcze czas, aby kupić tego oleju. No ale czy wiesz, jak wygląda ten olej w twojej lampie? Jak to sprawdzić? Czy jest jakaś miarka? Czy to jest przeźroczysty pojemnik, przez który można widzieć, jak to tam wygląda z poziomem? Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie tego oleju. Moi drodzy, sięgniemy do dwóch cytatów ze Starego Testamentu. Jeden z Księgi Izajasza, przepraszam, z Księgi Przypowieści. Później sięgniemy do Izajasza. Księga Przypowieści Salomona, 23 rozdział i 23 werset. Ten sam numer rozdziału i wersetu. 23-23. Warszawski przekład tutaj oddaje również słowem zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej. Mądrość, karność i rozum. Zdobywaj. No zdobywaj. Ale znów sięgając do innych przekładów, mamy tam użyte słowo kupuj. Bo znów mówię, możemy powiedzieć, że nie, zdobywać można w różny sposób, prawda? Znamy, że w okresach trudności to zazwyczaj załatwialiśmy różne produkty do swojego domu. Załatwialiśmy w różny sposób. Ludzie załatwiali, zdobywali. Ale tu jest mowa o jednym, precyzyjnym sposobie zdobywania. Kupuj. My wiemy, co to jest kupno, sprzedaż. I zanim powiem o walucie w tym handlu z Bogiem dotyczącym zbawienia, przeczytamy jeszcze jeden fragment z Księgi Izajasza, 55 rozdział Księgi Izajasza. I tu mamy również przez proroka Izajasza ciekawe słowo,
Pierwsze dwa wersety w sumie wystarczy nam w tym studium. Noże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. Pójdźcie, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. No jak to kupować bez pieniędzy? No ale jeżeli, to dlaczego, Izajaszu, napisałeś kupujcie? Czy to może jest takie przejęzyczenie, może taka poetycka forma? Czytamy dalej. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, co nie jest prawdą? Możemy zamienić słowo chleb na prawdę? Bez szkody dla tekstu. Słowo Twoje jest chlebem. Boże Słowo jest chlebem. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? A ciężko zdobyty zarobek dawać za to, co nie syci? Owszem, przypominamy sobie i wiem, i dlatego nie pomijam tego, kiedy Pan Jezus powiedział: przyjdźcie do mnie i bierzcie darmo wodę życia. Tak, powiedział te słowa Pan Jezus. Ale Biblia nie stoi w sprzeczności ze sobą. Moi drodzy, przyjdźcie i bierzcie darmo, to jest mleczko. To jest mleczko. Spójrzmy jeszcze na Księgę Przypowieści Salomona. Księga Przypowieści Salomona. Z tej księgi zaczerpniemy bardzo istotne myśli. Już w pierwszym rozdziale, pierwsze 7 wersetów wprowadza nas w zasadniczy temat. Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia mów roztropnych, dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu, o sprawiedliwości i prawie i prawości, dla udzielenia prostaczkom roztropności, młodym poznania i rozwagi. Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki, aby zrozumieć przypowieść i przenośnię słowa mędrców i ich zagadki. Bojaźń Pana jest początkiem poznania, głupcy gardzą mądrością i karnością. Drugi rozdział od pierwszego wersetu zaczyna się również niezmiernie interesująco. Synu mój, córko też. Bo niektórzy mówią, że to Biblia kierowana jest tylko do chłopców. Nie, słowo synowie w Piśmie Świętym jest synonimem dzieci. Dzisiaj też mówimy o synach, prawda? Mając na uwadze nie tylko chłopców, ale dzieci, potomstwo. Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazówki, jeżeli, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie weźmiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak skarbów i poszukiwać jak skarbów ukrytych, Królestwo Boże podobne jest do człowieka poszukującego skarbów. Widzicie tą zbieżność tutaj tych informacji? Jeżeli, werset 4 teraz mówi o skutku, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Wtedy zrozumiesz bojaźń Pana. A co to jest bojaźń Pana?
Co to jest bojaźń Boża? Pamiętacie? Trzymajmy tu paluszkiem, bo Salomon sam wyjaśnia w rozdziale 8, werset 13. Przeczytajmy to zdanie, ale zaraz wrócimy do tego drugiego rozdziału. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła, nienawidzieć grzechu. To jest bać się Pana. Ludzie boją się kary za grzech. Boją się kary, ale nie robić źle. Tylko żebym ja zrobił źle, ale żeby mnie nie złapali. Wiecie, niektórzy więźniowie w więzieniu mówią, za co siedzisz? Za to, że dałem się złapać. Właśnie. Tak niektórzy pojmują, ale Salomon tłumaczy, bać się Pana znaczy nienawidzieć grzechu. Nienawidzę buty, pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Ta lista mogłaby być dłuższa. Salomon tutaj wymienia jakby takie kluczowe. Wracamy do drugiego rozdziału. Wtedy zrozumiesz bojaźń Pana. I nie będziesz mówił, że człowiek jest grzeszny i będzie grzeszył do końca świata. Bo to jest niezrozumienie sprawiedliwości, prawa, prawości i zbawienia. To jest niezrozumienie bojaźni Bożej. To jest płycizna duchowa. Wtedy zrozumiesz. I dalej czytamy od 6 wersetu. Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość i prawo i prawość i każdą dobrą drogę, gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miłe twej duszy. I tenże Salomon właśnie w 23 rozdziale napisał, kupuj mądrość, a nie sprzedawaj jej. Kupuj. Cóż zatem jest tym środkiem płatniczym? Moi drodzy, pieniądze wymyślili Fenicjanie, jak nam historycy podają, i to stosunkowo niedawno. Ale zanim wprowadzono do handlu środek pośredni, czyli walutę, w różnej formie tłoczonej czy ważonej, to handel istniał i miał się zupełnie dobrze. I nawet w niektórych rejonach do dzisiejszego dnia taki handel jest praktykowany. To jest handel wymienny. Hodowca bydła umawia się z ogrodnikiem. Ja mówi, słuchaj, ja mam dorodne owieczki, a chciałbym owoców na zimę. Więc zamieńmy się, ja ci dam dorodną owieczkę, a ty mi dasz dwie skrzynki jabłek. A tamten mówi, dwie skrzynki jabłek to za dużo. Albo odwrotnie, ten mówi, to za mało. I uzgadniali i dochodzili do wniosku i zamieniali się. Handel wymienny się to nazywa. Do dzisiejszego dnia w niektórych rejonach, w niektórych przypadkach taki handel wymienny możemy spotkać. A zatem dopiero później, gdy wprowadzono pieniądze, przelicznik, no to wtedy precyzyjnie można było już uniwersalnie dla wszystkich jednakowo to potraktować. Ale jeżeli mówimy o handlu z Bogiem, to co jest walutą, którą możemy zapłacić, nie w cudzysłowie, dosłownie zapłacić za sztabę złota w ogniu wypróbowanego, za szatę białą i za maść wzrok naprawiającą. Co jest walutą, którą możemy zapłacić za tą rolę, w której ukryty został skarb.
za tą perłę drogocenną, co jest walutą. I Izajasz mówi, dlaczego macie płacić pieniędzmi za to, co nie syci? W powszechnym zrozumieniu to, czym człowiek może Panu Bogu zapłacić, to są dobre uczynki. Zgadzacie się? Tak to jest powszechnie mniemane i dlatego częstokroć w rozmowach słyszymy, że dobrymi uczynkami możemy Panu Bogu zapłacić, odwdzięczyć się. Dobrymi uczynkami możemy zasłużyć sobie na coś. Dobrymi uczynkami. Tak, zasłużyć możemy, ale nie przed Bogiem. Nie wobec Boga. Walutą, jaką Bóg stosuje w handlu z grzesznikiem, jest coś zupełnie innego. Ja to będę chciał zilustrować wam fizycznie. Bowiem mówiąc o zbawieniu, jako o przebaczeniu grzechów, pozwól Boguś, że poproszę ciebie tutaj, żebyś pewną rzecz weź ze sobą jakiś przedmiot. Okej, dobrze. Jeszcze zanim to powiem, zanim to pokażę, o jednej rzeczy chcę powiedzieć, moi drodzy. Sprzedać można tylko to, co jest moje. Abstrahuję od sprzedawców, którzy w sklepach są ekspedientami i sprzedają towary właściciela. Ale ja sprzedać mogę tylko to, co jest moje. Pamiętajmy, sprzedaż nie swojego produktu jest możliwa tylko w sklepie albo u złodzieja. To jest sprzedaż nie swojego. Natomiast w uczciwym przypadku ja mogę sprzedać tylko to, co jest moje. Boguś ma w ręku i to jest jego własność. To jest jego własność. A wiecie, co jest moją własnością i jego własnością i twoją własnością? Śpiewaliśmy dzisiaj w pieśni na początku. A jest jeszcze jedna pieśń, bliżej, o bliżej, bo chcę ci dać wszystko, co moje i na co mnie stać. Serce skażone, szaty splugawione, to są moje. I teraz Boguś ma tą swoją rzecz, którą jest grzech. Bo apostoł Jakub w swoim liście napisał, że wszelki dar dobry, wszelki dobry czyn jest darem pochodzącym od Boga. A więc to jest Boży dar. Natomiast moje własne to są grzechy. Moje własne to są złe uczynki. To jest to, co ja mogę. I Boguś ma jako człowiek w swoim ręku tą swoją własność. Wybaczcie, że ja w tym momencie zilustruję postać Jezusa Chrystusa, który przychodzi i mówi: Boguś, ja chcę ci dać zbawienie. Ja chcę ci dać zbawienie. Boguś, chcesz? Proszę bardzo. I czy myślicie, że to jest możliwe? Czy myślicie, że to jest możliwe do pogodzenia w jednej ręce zbawienia, a w drugiej grzech? I teraz właśnie Pan Jezus mówi: otrzymałeś zbawienie, ale zapłać mi za niego. I Boguś pyta: to dobrze, to ja będę dobrymi uczynkami zasługiwał. Nie, Pan Jezus mówi: daj mi twój grzech. Trzymaj go, nie dawaj mi. Myśmy się nie umawiali. Ale Boguś mówi: Panie Jezu, to są takie przyjemne rzeczy, te filmy. Ja nie mogę się rozstać z tymi filmami. Ja nie mogę się rozstać, bo dla mnie to jest adrenalina. Ja tak lubię horrory, ja tak lubię erotyczne filmy. To jest takie... Panie Jezu, nie, jeszcze nie dzisiaj. No, czy myślicie, że to jest do pogodzenia, żeby w jednej ręce trzymać zbawienie, a w drugiej grzech? Oczywiście pamiętajcie, że Pan Jezus jest takim sprzedającym, że On nie wymaga: najpierw mi daj, a ja ci potem dam. On mówi: chcesz, ja ci to daję, ale teraz chcę, żebyś zrozumiał, że tak żyć nie możesz dalej w grzechu. Czy mamy grzeszyć, żeby łaska obfitowała?
Więc oddaj mi ten swój grzech. O, gdybyś teraz się dało to podzielić na pół, ale nie da się, wiesz? Czekaj, czy masz tutaj osłonkę? Mhm. Tak, o, widzisz. Panie Jezu, dam Ci, daj mi to, ale sobie troszkę zostawię. Troszkę sobie dam Ci, to zasadnicze to Ci dam, ale troszkę sobie zostawię. I tak handlujemy się z Panem Bogiem. Ile grzechu możemy sobie zostawić? Bo nam to sprawia przyjemność, bo lubimy. Bo ktoś lubi wypić sobie piwko, alkohol. To takie dobre, na zdrowie, na dobre trawienie. Tak. A Pan Jezus mówi, Boguś, daj mi całe swoje serce. Panie Jezu, poczekaj jeszcze nie dzisiaj. Poczekaj, jak przejdę na emeryturę, to może wtedy. I tak handlujemy się z Panem Bogiem. Moi drodzy, pamiętajcie, że walutą, tu już nie wchodzi w grę waluta. Handel wymienny pomiędzy Bogiem a człowiekiem to jest Pan Jezus nam daje to, co nam zaoferował, a oczekuje od nas wszystkiego. Oddaj Mu swój grzech. Oddaj Mu swój grzech. I wtedy zrozumiesz, co to znaczy sprawiedliwość, co to znaczy prawość, co to znaczy dobra rzecz. Wtedy zrozumiesz bojaźń Bożą. Wtedy zrozumiesz, że bojaźń Boża to nienawiść. To tak jak apostoł Paweł, potraktujesz to już nie jak śmiecie, ale jak gnój. Dosłowne greckie słowo. Wszystko, co miałem, potraktowałem jak gnój. Dziękuję Boguś za to, że posłużyłeś tu dla ilustracji. Wiecie, czym się różni? Bo śmieci można obejść, nie zwrócić na nie uwagi. Ale gnój to cuchnie. Nie da się przejść obok cuchnącego, żeby nie odwrócić się od razu, nie skrzywić miny, bo to cuchnie. Tego, czego brak jeszcze dzieciom Bożym dzisiaj, moi drodzy, to tej nienawiści do grzechu. Ranijmy się słowami, wypowiadamy słowa, które nie powinniśmy wypowiedzieć, a potem może mówimy, to tylko słowa, to tylko słowa. No zrozum, jestem tylko człowiekiem. Niedbale się wypowiadamy, niedbale się zachowujemy. W domu, w sąsiedztwie. W pracy. Bracia i siostry, tak być nie może. Tak być nie może. Wracamy do listu do Hebrajczyków, bo powiedziałem, że do tego jeszcze nawiążę. List do Hebrajczyków, ten 5 rozdział, tam autor tego listu bardzo wyraźnie kontrastuje wręcz. Pokazuje różnicę pomiędzy początkującym chrześcijaninem. Pomiędzy dzieckiem, od którego nie można wymagać, żeby podnosił 20 kg i żeby poszedł na zakupy i zrobił zakupy w sklepie. Ale jak już ma swoje lata, to należałoby oczekiwać, że coś potrafi zrobić. Czytamy 13 i 14 werset jeszcze raz w kontekście tego, co powiedzieliśmy. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości. Czy to jest jego wina? Czy można od niego wymagać, aby on to pojmował? Nie. A autor tego listu stwierdza, że taki jest stan faktyczny. Ale problemem niektórych wierzących jest to, że mijają lata, mija 5, 10, 20 lat i wciąż tylko mleczko. I wciąż tylko mleczko. I wciąż zbawienie to przebaczanie grzechów. A więc Panie Jezu, zgrzeszyłem, przepraszam. Pan Jezus mówi, dobrze, wybaczam Ci, idź i nie grzesz więcej. Odwrócił się w drugą stronę, znowuż, Panie Jezu, wybacz. I tak, grzech, wyznanie, przebaczenie. Grzech, wyznanie, przebaczenie. Moi drodzy, chciałbym powiedzieć wam dzisiaj, chcę powiedzieć, mówię, że zbawienie to Boże działanie w trzech etapach. Nie w jednym. W środku jest przebaczenie grzechu. Gdybym miał tablicę, napisałbym, muszę pisać palcem w powietrzu, a wy w wyobraźni odtwarzajcie obraz. Pierwszym aktem zbawienia
Wiecie, co jest? Pierwszym aktem zbawienia jest zapobieganie. I dlatego to zapobieganie to jest dzieło Ducha Świętego na moje i Twoje sumienie. Bo nie ma takiego przypadku, żeby sumienie nie ostrzegało człowieka, zanim zrobi coś złego. Zgodzicie się ze mną? A więc przez sumienie Pan Bóg próbuje człowieka zbawić od grzechu, czyli ustrzec, bo zbawienie to nie tylko przebaczenie, to jest ustrzec od grzechu. A więc pierwszym etapem, i o tym się rzadko mówi w kategoriach zbawienia, pierwszym etapem Bożego działania na rzecz zbawienia to jest prewencja, to jest zapobieganie. Hej, Zenek, nie rób tego. Nie rób tego. Panie Jezu, jeszcze dzisiaj to zrobię, bo mi to tak sprawia przyjemność. No i teraz człowiek nie posłuchał sumienia. To Pan Jezus się nie obraża od razu. I dalej przez to sumienie działa na tego, który zrobił. I co się wtedy pojawia w sumieniu? Jak to nazywamy? Wyrzuty sumienia. Pięknie. Wyrzuty sumienia. A więc wyrzuty sumienia to jest zrób teraz coś. Co z tym teraz trzeba zrobić? No, niektóre rzeczy można naprawić. Ukradłem, można oddać. Ale są takie rzeczy, jeżeli powiesz komuś przykre, raniące słowo, to jak to naprawisz? Jak to naprawisz? Krew się polała. No więc te wyrzuty sumienia możemy w jaki sposób je możemy usunąć? Ano pod krzyż do Pana Jezusa. I Duch Święty, który przekonuje o grzechu, mówi o wyjściu z tej sytuacji, z impasu. I to jest przebaczenie, i to jest krzyż Golgoty. Ale moi kochani, zbawienie nie skończyło się na krzyżu. Zbawienie nie kończy się na przebaczeniu. I na ciągłym przebaczaniu, przebaczaniu, przebaczaniu. Bo ten klasyczny przykład ewangeliczny, do tej kobiety, którą przyprowadzono do Pana Jezusa, zasługującej na śmierć, Pan Jezus nie skończył swojej wypowiedzi: ja Ciebie nie potępiam. Koniec, kropka. Idź w pokoju. Nie powiedział: idź w pokoju. Ale my znamy te słowa. Co powiedział do niej? Ojej, Panie Jezu, czy to nie za trudne wymaganie? Nie, nie, ja nie dam rady. Może gdzieś tam Boguś w Skawinie da radę, bo jest takim geniuszem, albo tam Tadeusz w Żywcu, czy gdzieś tam jeszcze w Kalwarii, może tam gdzieś żyją jacy, ale ja nie dam rady. Nie, ja... Nie. Bracia i siostry, nie. Słowa Pana Jezusa mówią: idź i nie grzesz więcej. I ten kolejny etap, moi drodzy, zbawienia, ten trzeci etap, nazywa się w Biblii uświęcenie. Uświęcenie. Macie otwartą Biblię na liście do Hebrajczyków? Przewróćmy dalej na rozdział... Rozdział 12 i werset 14. Bracia, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Czy zdajemy sobie sprawę z konsekwencji? Zależy wam na zbawieniu? Czy tak, jak Pan Bóg mnie zbawi, to będę zbawiony, a jak Pan Bóg uzna, że nie? Spotykałem takich braci, którzy mówią: a to Pan Bóg zadecyduje. Jak uzna, że będę zbawiony, że zasługuje na zbawienie, to mnie zbawi, a jak nie, no to cóż poradzę. Smutna taka postawa. Królestwo Boże gwałt cierpi, powiedział Pan Jezus.
I gwałtownicy się do Niego dostają. To są ludzie, którym zależy na zbawieniu, a nie tacy, którzy, no jak będzie, to dobrze, a jak nie. Wiecie, co Piotr napisał w swoim liście? List Piotra, kilka kartek dalej za listem do Hebrajczyków. Pierwszy list, 4 rozdział, werset 17-18. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? Jeśli sprawiedliwy z trudnością, przykład Biblii Gdańskiej mówi, ledwie zbawiony będzie. Ojej, czy to nie za trudne? Tak, oczywiście, że to jest za trudne dla dzieci, że to jest za trudne dla leniuchów duchowych. Bo zwycięzcy rodzą się, moi drodzy, nie w wiejskich chatach, ani w pałacach królewskich. Zwycięzcy bohaterowie rodzą się w walce, a na nową ziemię wejdą tylko ci, którzy zwyciężą. Dlatego Biblia nazywa ich bohaterami. I to nie jest nierealne, to nie jest dla geniuszy. To jest dla dzieci, to jest dla ludzi prostych. To jest dla każdego człowieka, któremu zależy na zbawieniu. Który rozumie zasadę handlu z Bogiem we właściwy sposób i nie próbuje płacić pieniędzmi, czyli tymi dobrymi uczynkami, bo dzisiaj ludzie płacą pieniędzmi nie za chleb. Dzisiaj w chrześcijaństwie nauka o dobrych uczynkach jako zasługiwaniu sobie na zbawienie jest powszechna. Tak, dobrymi uczynkami możemy sobie zaskarbić łaskę Bożą. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie nasyca, co nie jest chlebem? Nie, bo dobre uczynki to nie jest twoja własność ani moja. Dobre uczynki to jest Boży dar. To jest Boży dar. Przeczytajmy to list Jakuba, bo przytoczyłem tylko pamięciowo. 1 rozdział, 17 werset. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały to jest dar naszego Boga, naszego Zbawiciela, naszego Ojca. To nie jest moja własność. Panie, Tobie dziękuję, że tak mnie stworzyłeś. Dlatego, bracia i siostry, apeluję. Czas tą łopatę w ten grunt wpuścić kilka sztychów głębiej. Nie zadowalać się powierzchownością. Nie zadowalać się płycizną. Jedno z najskuteczniejszych zwiedzeń diabelskich, o tym często mówię przy różnych okazjach, być może z pewnością słyszeliście to z moich ust. Jedno z najskuteczniejszych zwiedzeń diabelskich wobec dzieci bożych to jest zahamowanie ich w duchowym rozwoju. To jest przekonanie ich, siostro, tobie już wystarczy. Kochana siostrzyczko, ty już znasz tak dużo, że tobie to już wystarczy. Nie przesadzaj. Inni nawet połowy tego nie wiedzą, co ty wiesz. Ty masz znajomość, ty wiesz, wystarczy ci to. Wystarczy ci to. I diabeł z sukcesem w ten sposób hamuje duchowy rozwój wielu dzieci bożych, których skutkiem będzie wielkie rozczarowanie. I dlatego Pan Jezus opowiedział te przypowieści, aby zachęcić. A to, co czytaliśmy w Księdze Salomona, my mamy zrozumieć przypowieści głębiej, wyciągnąć z nich lekcje do codziennego życia. Niech Bóg błogosławi wam, abyście byli zwycięzcami.
abyście nie bagatelizowali grzechu, abyście nie lekceważyli grzechu, abyście nie lekceważyli tego, co wypowiadają wasze usta, żebyście nie wypowiadali słów, które ranią, żebyście nie wypowiadali słów szorstkich, ale raczej te, które budują. My znamy te rady z Pisma Świętego, ale one są w Piśmie Świętym, a one mają być w sercu twoim i moim. Nie wystarczy, że są tylko w Piśmie Świętym zapisane. Mamy stawać się podobni do Pana Jezusa. Bliżej, o bliżej, bo chcę ci dać wszystko, co moje i na co mnie stać. Serce skażone, to jedno mam, weź je, mój Jezu, i oczyść je sam. Niech Bóg błogosławi, a Duch Święty, Boski Nauczyciel, niech uzupełni to, czego ja nie dopowiedziałem w tym studium. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.